występuję jako prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i mam Państwu zdać raport na temat nadciśnienia tętniczego w Polsce w okresie pandemii. Dlaczego w okresie pandemii? Bo to bardzo ważna sprawa. My sobie tak po cichutko tutaj siedzimy, panie na publice, a nie wiem, czy panie jednocześnie szybko sprawdzały w Twitterze. 30 minut temu ministerstwo podało najnowsze dane, dzisiaj jest 10:30. Mamy niedosyć, że znowu bardzo dużo zakażonych, ponad 2200. Mamy rekord w Polsce zgonów, zmarło 58 osób z powodu COVID. To jest najgorszy dzień od początku pandemii od marca. Mamy zajętych 3719 łóżek covidowych, mamy 263 osoby pod respiratorami. Jak Państwo popatrzycie, jak to się zwiększa w ciągu tygodnia, to jesteśmy tym niezwykle zaniepokojeni. Muszę Państwu powiedzieć, że nawet nie tą liczbą, bo respiratorów jeszcze w Polsce trochę mamy, tylko nie mamy ludzi do obsługi tych respiratorów, lekarzy, anestezjologów, pielęgniarek, pielęgniarek anestezjologicznych. Tu jest tak naprawdę ten olbrzymi w Polsce problem i mamy, zobaczcie Państwo, 160 tysięcy osób już na kwarantannie. To pokazuje, że nie radzimy sobie z epidemią, ona się kompletnie nam wymknęła spod kontroli. No i to nie jest zapewne tak, jak mówili niektórzy decydenci, że z tego wirusa nie można się bać i już się skończył. Tak? To powiedzmy im teraz, że kłamali. Kłamali i to ewidentnie widzimy. Proszę Państwa, jaki to ma wpływ na nadciśnienie tętnicze? No bardzo duży i chcę Państwu pokazać dane, które uzyskałem dzięki uprzejmości, proszę Państwa, firmy IQVIA, która to monitoruje w Polsce. To są liczby pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zobaczcie Państwo, nałożono krzywę z zeszłego roku bez epidemii 2019 i krzywę 2020. I chciałbym, żebyście Państwo popatrzyli, to jest marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Generalnie mniej osób się zgłosiło do lekarza. Mnie interesuje w tym wykładzie tylko nadciśnienie tętnicze. No to szukam nadciśnienia tętniczego. No i mam dane, że powiedzmy gdzieś tam w marcu, kwietniu, maju przyszło do lekarza, czy wizytę odbyło, uwaga, wizytę odbyło lekarską, mniej więcej 85% tego, co było w zeszłym roku. Tak? Czy mógłbym powiedzieć, a wizyty z nadciśnienia tętniczego spadły o 15%. Nie jest to może dużo, ale zobaczcie Państwo, co mnie jeszcze bardziej niepokoi. Niepokoi mnie to, że również mam na tym wykresie dane o tak zwanych pierwszorazowych wizytach z nadciśnienia tętniczego i one są już na poziomie 60% roku ubiegłego, tak? Czyli spadły o 40%. Państwo jako dziennikarze musicie wychwycić problem, tak? Problem jest taki, że ta słynna teleporada to jeszcze jest w stanie zapewnić przedłużenie terapii, tak? Czyli go dzwonię, mam nadciśnienie tętnicze, lekarz mi wypisuje tabletki, tak? Ale teleporada nie zastąpi mi rozpoznania nowego przypadku nadciśnienia tętniczego, bo chorego trzeba zbadać. Także tym wszystkim fetyszystom teleporady i tym, którzy mówią, że telemedycyna może zastąpić medycynę prawdziwą, to pokazujemy te dane. Zobaczcie Państwo, co się dzieje, tak? Nie wykrywamy nowych przypadków nadciśnienia tętniczego. Moi znakomici koledzy Maciek i Krzysztof przed chwilą z Gdańska mówili o lipidemii. Jest dokładnie to samo, nie wykrywamy nowych przypadków dyslipidemii, tak? Jeszcze raz, teleporada może przedłużyć zlecenia poprzednie, tak? Ale nie uratuje nam nowych pacjentów i to jest poważny problem. Ja przywołałem tutaj Maćka, pana profesora Banacha i pana doktora Chlebusa, bo oni mówili o dyslipidemii i tam mam dokładnie to samo. Nie będę już pokazywał Państwu tych danych, bo nie o tym mam dzisiaj mówić, ale mamy dramatyczny spadek w Polsce rok do roku wykonywania lipidogramów, tak? No bo jak ktoś nie chodzi do lekarza, to przez telefon Państwo mu nie zmierzą stężenia cholesterolu. W związku z tym w Polsce spadła liczba wykonywanych lipidogramów, czyli spada, zobaczcie Państwo, mniej pacjentów z nadciśnieniem będzie w przyszłym roku. Pewnie po raz pierwszy, mniej pacjentów z dyslipidemią, będzie gorsza wykrywalność obu schorzeń, będzie gorsza kontrola dwóch najważniejszych czynników ryzyka. No i wszyscy zaczynamy w Europie mówić o konieczności powrotu do źródeł. To się po angielsku ładnie nazywa upstream, czyli idę do źródła, upstream education, czyli od początku musimy zacząć mówić o tym, jak ważne jest nadciśnienie tętnicze, jak ważna jest dyslipidemia, bo coś się złego dzieje no, z tą podstawową medycyną i podstawowymi czynnikami ryzyka w czasach, proszę Państwa, COVID-19.
No to szybciutko, proszę Państwa, taki raport. Zacząłem od najważniejszego problemu, jaki mamy w COVID. Szybko się spytajmy, ile Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Państwo świetnie te dane znają. My mówimy tradycyjnie, że to jest 9 milionów pacjentów, którzy mają ciśnienie powyżej 140 na 90. Moi poprzednicy mówili o hipercholesterolemii. To jest ważniejszy czynnik ryzyka, bo mamy 18 milionów pacjentów z hipercholesterolemią. My gdzieś mniej więcej szacujemy, że ta wspólna część zbioru, tak, czyli dorośli Polacy, którzy mają i jednocześnie nadciśnienie, i hipercholesterolemię, to jest 6 milionów osób. Ale gdybyśmy na moment wyobraźnią, tak proszę sobie wyobraźnią, przenieść się za ocean, przenieść się do Stanów Zjednoczonych, to Państwo wiecie, że Stany Zjednoczone już są trochę na innym etapie prewencji, bo Stany w odróżnieniu od Europy już zmieniły granice rozpoznania nadciśnienia tętniczego, tak? I w Stanach to jest powyżej 130 na 80. Uważa się, że to już jest nadciśnienie. To jakbym przeniósł teraz te dane amerykańskie na polski grunt i policzył do nadciśnienia tętniczego wszystkie osoby, które mają w Polsce powyżej 130 na 80, to jest ich mniej więcej 17 milionów. To zobaczcie Państwo, że nagle mi te czynniki robią się tak samo ważne, tak? Podwyższony cholesterol, nadciśnienie to jest 17-18 milionów. Co ciekawe, przy takim rozumowaniu amerykańskim okaże się, że 10-11 milionów moich rodaków ma jednocześnie nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemię. To jest bardzo poważna liczba. Proszę Państwa, Narodowy Fundusz Zdrowia to jest bardzo ciekawa instytucja, bo to jest instytucja, która ma bardzo dużo ciekawych danych. Z tych danych nie korzysta, bo nie ma tego kto robić. Ona ma wbrew pozorom, chciałbym, żebyście Państwo jako dziennikarze też o tym myśleli w tych kategoriach, ma mały aparat urzędniczy. Ona powinna mieć więcej osób, które analizują te dane, które z tych danych robią jakiś pożytek dla polityki zdrowotnej, tak? A wszyscy tak naprawdę śledzimy, ile tam jest urzędników, czy nie za dużo, jakie premie dostali i tak dalej. No w normalnym kraju to jest bardzo ważna instytucja. Ona zbiera dane dla, proszę Państwa, potrzeb zdrowia publicznego. To zobaczcie Państwo, tuż przed pandemią ukazał się bardzo ciekawy raport Narodowego Funduszu Zdrowia o nadciśnieniu tętniczym. Ja tylko elementy tego raportu Państwu pokażę. Po pierwsze, słabo widoczne w tej sali, na tym sprzęcie beznadziejnym, ale to są wykresy, proszę Państwa, średnich wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego w różnych krajach Europy. Polska jest tutaj, czyli jak Państwo widzicie, to są mężczyźni, kobiety, czyli generalnie no, jesteśmy tak w środku stawki. Są lepsze od nas kraje, to są kraje Europy Zachodniej, oni mają zdecydowanie niższe ciśnienie tętnicze, zdrowsi ludzie, lepsza prewencja, lepsze leczenie. Za nami są takie kraje jak, zobaczcie Państwo, Bułgaria, Estonia, Węgry, Macedonia, Czarnogóra, Białoruś, Łotwa, Bośnia, Rumunia, Serbia, Ukraina, Litwa, Słowacja, Chorwacja, Mołdawia, Albania. Czyli widzicie Państwo, że generalnie w Europie Wschodniej te wartości ciśnienia są wyższe, czyli pewnie gorsza jest prewencja, gorsze leczenie. Proszę Państwa, odsetek dorosłych osób z nadciśnieniem tętniczym według takich danych europejskich, to zobaczcie Państwo, to jest 30% dorosłych kobiet, czyli co trzecia kobieta w Polsce ma nadciśnienie tętnicze, a w przypadku mężczyzn to mówi się, że to jest prawie 40%, tak? Stąd te duże liczby i stąd te 10-11 milionów nadciśnienia według norm europejskich, czy 17-18 milionów nadciśnienia według norm amerykańskich. No, Narodowy Fundusz Zdrowia nawet ma takie dane, że może rozkodować diagnozy stawiane w szpitalach i zobaczyć, z czym nadciśnienie tętnicze najczęściej współistnieje w kartach choroby. No to macie Państwo odpowiedź. Najczęściej z zaburzeniami lipidowymi, to jest to, co powiedziałem, to jest to współwystępowanie zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego. Później z cukrzycą, z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca, z migotaniem, trzepotaniem przeciągów. Dlatego na tej konferencji o tym moi koledzy Przemek Witkowski, pan profesor Przemysław Witkowski, też mówił, z otyłością, z niewydolnością serca, o tym za chwilę pani profesor Jadwiga Nessler, jak rozumiem, przewlekłą niewydolnością nerek, czy z takim rozpoznaniem, które też jest w klasyfikacji chorób, ale rzadko jest stawiane, czyli proszę Państwa, miażdżyca. Ja już nie mam czasu analizować tych danych, bo te rozpoznania można analizować osobno dla kobiet, dla mężczyzn, patrzeć co z czym współistnieje. Bardzo się to zmienia w różnych kategoriach wiekowych. Narodowy Fundusz Zdrowia też ma takie dane dla osób poniżej 45 roku życia, 46-65 czy 66 i więcej lat i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, można na podstawie tego raportu Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzieć, ile de facto Polaków ma nadciśnienie tętnicze.
Ja przed chwilą na to odpowiedziałem 10-11 milionów, tak? Ale urzędnik Narodowego Funduszu Zdrowia może mi dokładnie powiedzieć, ile Polaków stale się leczy na nadciśnienie, tak? Ilu wykupuje tabletki na nadciśnienie tętnicze. Takie dane Narodowy Fundusz Zdrowia ma. To są za poszczególne lata i proszę zobaczyć, ostatnie dane są zbiorcze za 2018 i mówią, że 8,8 miliona Polaków leczy się na nadciśnienie, tak? No bo co innego mieć nadciśnienie, a co innego się leczyć i zażywać tabletki. No to zażywa tabletki według Narodowego Funduszu Zdrowia, według baz danych Narodowego Funduszu Zdrowia 8,8 milionów. Ba, Narodowy Fundusz Zdrowia ma tak znakomite dane, że może badać też tak zwany compliance. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, co to jest, czyli stosowanie się do terapii, czyli jak chory przez rok ma zażywać leki hipotensyjne, to w jakim procencie wykupuje recepty. I zobaczcie Państwo, można nawet stworzyć takie mapy, które pokazują, gdzie są rejony w Polsce ludzi bardziej odpowiedzialnych i przestrzegających terapii i gdzie są takie rejony, zobaczcie Państwo, gdzie te osoby mają zdecydowanie mniejszy compliance, tak? Zobaczcie Państwo, że w Polsce południowo-wschodniej tutaj mamy najsłabszy compliance, jeżeli byśmy popatrzyli przez ten pryzmat. Już nie będę, proszę Państwa, dygresji mówił, jak to się na mapy polityczne kraju przekłada i na poparcie różnych partii politycznych. Dobrze. Proszę Państwa, czy płatnik inwestuje w terapię nadciśnienia tętniczego? My ciągle narzekamy, że na wszystko jest za mało pieniędzy, ale muszę powiedzieć, że inwestuje, bo jeżeli byście Państwo popatrzyli na koszty leków hipotensyjnych, to jest refundacja z budżetu państwa, to jest to, co dopłaca pacjent, to można powiedzieć, że przynajmniej do roku 2018 rosła cały czas refundacja płatnika, tak? Czyli rzeczywiście można powiedzieć, że no, państwo coraz więcej płaciło za te leki hipotensyjne i to też mamy takie dane według Narodowego Funduszu. Jakie leki hipotensyjne są najważniejsze w Polsce? Też możecie Państwo to z danych Narodowego Funduszu Zdrowia przeczytać. To są dane dotyczące refundacji największych kosztów, które płatnik poniósł na poszczególne molekuły. To są dane, jak powiedziałem, do końca 2018 roku, bo raport był publikowany w 2019. Możecie Państwo trzy podstawowe leki zapamiętać, na które płatnik najwięcej daje pieniędzy. Jest to Ramipril, Amlodypina, Indapamid. Aczkolwiek to się oczywiście zmienia. I ja w związku z tym, żeby uzupełnić Państwa wiedzę, to pokazuję Państwu, uwaga, znowu za pozwoleniem firmy IMS i jego następcy prawnego, zobaczcie Państwo najnowsze dane. Nowszych danych Państwa w Polsce nie znajdziecie, bo uwaga, to są dane do stycznia 2020 roku. Później nadeszła pandemia i zmieniło się trochę przepisywanie i wykupywanie leków. To jest 15 najczęściej w Polsce przepisywanych leków kardiologicznych. I tylko chcę Państwu zwrócić uwagę, że w tej 15 na czerwono zaznaczyłem, są 3 statyny. Pozostałe 13 leków to de facto leki hipotensyjne. Oczywiście też stosowane w chorobie wieńcowej, w niewydolności serca, ale zobaczcie Państwo, jaki to jest ważny segment leków. Tu akurat ta pierwsza czwórka może jest do zapamiętania. Najczęściej stosowane w Polsce leki, czyli Ramipril, Bisoprolol, Amlodypina i Indapamid. Te 4 leki są najczęściej stosowane. W punkcie 7, już Państwo rozumiecie, że 10 punktów to rozbiłem, żeby w ekspresowym tempie zdać Państwu taki raport z nadciśnienia tętniczego w dobie pandemii, mógłbym zapytać, czego potrzebuje polska hipertensjologia. No odpowiedziałbym, że mógłbym tutaj szeroko mówić Państwu o tym, czego nie mamy. Tak, nie ma osobnych procedur, dobrze wyliczonych procedur, nie ma kodów resortowych, siedzi na sali kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pan docent Jacek Lewandowski, więc pewnie Jacek może więcej na ten temat powiedzieć. To są nasze bolączki i tym Państwa dziennikarzy już nie będziemy może aż tak, proszę Państwa, absorbować, ale taką prostą rzeczą, w której Państwo możecie dziennikarze nam pomóc, to apelowanie o to, żeby było więcej narzędzi diagnostycznych do prawidłowego rozpoznania nadciśnienia tętniczego. O jakim narzędziu na przykład mówię? No mówię o znanym Państwu urządzeniu do 24-godzinnego monitorowania nadciśnienia tętniczego, tak? Zakładam, mam taką ocenę nadciśnienia tętniczego i z dnia, i z nocy, bardzo dobrą, mogę analizować wiele różnych, proszę Państwa, czynników. Dostaję taki wykres, który mi pokazuje, jak wygląda profil nadciśnienia tętniczego i zapewniam Państwa, że to jest lepsze od tego no, modelu takiego, nazwijmy to antiquo, kiedy to pacjent sobie kupuje jakiś aparat, żeby to jeszcze był dobry aparat i dobrze mierzył i w dobrym miejscu, no i robi słynne dzienniczki, tak? I w tych dzienniczkach tam zapisuje o różnych porach nadciśnienie, jakie ma wartości ciśnienia. Zresztą nie robi tego w nocy, tylko w ciągu dnia, więc
nie mam żadnych informacji o tym, jak wygląda nocny profil. A potem się zgłasza, uwaga, raz na rok do lekarza i przynosi stertę tych dzienniczków, z których nie za bardzo wiadomo, co robić, bo nawet w ciągu tych kilku minut ten lekarz przecież nie przejrzy tych zapisów wzroku i nie będzie analizował, proszę Państwa, jakie tam są te wartości ciśnienia tętniczego. Proszę o tym pamiętać. To są najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, które mówią, w jakich sytuacjach my zalecamy już 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego. Nie chcę Państwa tym męczyć, bo to jest specjalistyczna wiedza, ale jakbyście Państwo tam się wczytali w to, to byście zauważyli, że na przykład w każdym podejrzeniu nadciśnienia tętniczego białego fartucha, w każdym podejrzeniu nadciśnienia tętniczego maskowanego, w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży trzeba zrobić takie badania, a nie mierzyć tam jednym, dwoma czy trzema pomiarami. W potwierdzeniu rozpoznania nadciśnienia w pomiarach gabinetowych. Zobaczcie Państwo, co to oznacza. Każdy pacjent, który przychodzi i mamy podejrzenie, że ma nadciśnienie, bo mu zmierzyliśmy kilka razy ciśnienie tętnicze, de facto powinien mieć to rozpoznanie potwierdzone pomiarem 24-godzinnym. I uwaga, w tych wytycznych się znalazło również, popatrzcie Państwo, takie zalecenie, że właściwie musimy dokonać profilu, oceny profilu ciśnienia, czyli także tego ciśnienia nocnego, jeżeli nadciśnienie współistnieje z cukrzycą albo przewlekłą chorobą nerek, tak? Czyli macie Państwo właściwie dwie następne duże dziedziny, diabetologia i nefrologia. Każdy pacjent z przewlekłą chorobą nerek, każdy pacjent z cukrzycą powinien mieć ocenę profilu ciśnienia tętniczego. Tego nam, proszę Państwa, brakuje. Czyli to są braki i sprzętowe, no i przede wszystkim braki w dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tak? Ale to już jest Państwa, dziennikarzy, kwestia. Państwo wiecie, że to jest to najsłabsze ogniwo dzisiejszego systemu. Nie lekarze rodzinni, nie szpitale, ale ambulatoryjna opieka specjalistyczna i tego po prostu nie ma. No, może sytuację rozwiążą jakieś proste gadżety. Państwo wiecie, że taki gadżet został zarejestrowany, czyli na przykład taki rodzaj zegarka, który mierzy ciśnienie tętnicze i może w jakiś sposób nam podpowiadać, że ktoś ma nad ciśnienie tętnicze, o tym też nie trzeba, można, trzeba mówić głośno i tego typu urządzenia śledzić. Punkt ósmy, czego potrzebuje polska hipertensjologia, powiedziałem w zakresie diagnostyki, a czego potrzebuje w zakresie terapii? Pewnie jeszcze większej refundacji nowoczesnych, złożonych leków. Czyli takich, gdzie w pigułce macie Państwo dwa, a może i trzy leki. Jesteśmy w dobrym akurat momencie, bo 1 września nastąpiła refundacja pierwszej w historii trójki. To dla hipertensjologii jest bardzo ważna rzecz, czyli na listach refundacyjnych jest już jeden lek, gdzie macie Państwo w leku trzy różne leki hipotensyjne. Dlaczego dla nas jest to takie ważne? My się posługujemy takimi danymi z Hiszpanii, z Portugalii, które pokazują, że im częściej w następnych latach po sobie lekarze rodzinni stosowali te leki złożone, tym była lepsza kontrola ciśnienia tętniczego. A ta kontrola ciśnienia tętniczego w Polsce jest no, szacowana jeszcze w roku 2011 mniej więcej na 1/4 osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Dzisiaj mówimy, że to może jest 30%, bo nie mamy następnego w następnej dekadzie badania NADPOL. Aczkolwiek jakbym wziął już osoby, które są leczone w nadciśnieniu tętniczym, to mogę powiedzieć, że jak ktoś już jest leczony, to pewnie w połowie przypadków udaje nam się dzisiaj dobrymi lekami rzeczywiście skutecznie kontrolować nadciśnienie tętnicze. Proszę Państwa, dokąd zmierza hipertensjologia? To od tego zaczęliśmy, od tych norm nadciśnienia tętniczego. Ja myślę, że zmierza mimo wszystko do coraz niższych wartości. I my z jednej strony mówimy poniżej 140/90, ale zobaczcie Państwo, że to właściwie mówimy dla osób powyżej 65 roku życia, bo optymalne ciśnienie dla osoby do 65 roku życia to jest jednak skurczowe 120/129, czyli poniżej 130, tak, a nie poniżej 140. No a rozkurczowe, niezależnie od kategorii wiekowej, od współistniejących schorzeń, to jest zawsze między 70 a 79. Czyli zobaczcie Państwo, poniżej 80, a nie poniżej 90 mm suprartęci. Ja myślę, że do tego Europejczycy też dojrzeją i pewnie pójdzie ta Europa śladem Amerykanów za jakiś czas, no bo przyznacie Państwo, że jest pewna schizofreniczność tego, co dzisiaj mówimy jako towarzystwa naukowe, tak? Bo z jednej strony mówimy, że nadciśnienie tętnicze zaczyna się od wartości 140/90, ale z drugiej strony mówimy, jak już masz nadciśnienie tętnicze, to masz mieć co najwyżej 129/79.
bo masz mieć poniżej 130/80, tak? Widzicie Państwo pewną niekonsekwencję tego, co mówimy? Pewną schizofreniczność tego rozumowania? Gdzie ta schizofreniczność rozumowania jest zawarta? Ano tu, że możecie Państwo sobie wyobrazić człowieka, który cały czas ma ciśnienie 139/89 i może o sobie powiedzieć, jestem zdrowy, tak? Nie mam nadciśnienia tętniczego. Natomiast osoba, która ma 1 mm więcej, ma 140/90, to mówimy mu, że jest chora na nadciśnienie i ma mieć od razu 129/79, tak? Jest jakaś niekonsekwencja? Ta niekonsekwencja wynika z tego, że nie zaadoptowaliśmy tych amerykańskich wytycznych o zmianie wartości nadciśnienia. Mówimy nadal 140/90, a nie 130/80. Dlaczego nie zaakceptowaliśmy? No pewnie głównie dlatego, żebyśmy wykreowali bardzo dużo nowych chorych, tak? Jeżeli byście Państwo popatrzyli na to przez pryzmat na przykład tych Amerykanów, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Amerykanów dorosłych jest 250 milionów i można przeprowadzić taką symulację, że gdyby nagle powiedzieć, że nadciśnienie zaczyna się od wartości 150, tak, to osób z nadciśnieniem dorosłych w Stanach jest 41 milionów. Przed reformą i zmianą definicji, czyli takiej według definicji europejskiej, Amerykanie mają 72 miliony osób z nadciśnieniem. Natomiast w ciągu jednej nocy, ponieważ zmienili ciśnienie, tą wartość, tak, nadciśnienia ze 140/90 na 130/80, to w ciągu jednej nocy im przybyło 30 milionów pacjentów z nadciśnieniem, tak? Bo dzisiaj mówimy, że nadciśnienie w Stanach Zjednoczonych zaczyna się od 130/80. Pokazywałem zresztą Państwu te polskie symulacje, można by mówić w symulacjach, że mamy 17 milionów osób z nadciśnieniem, gdyby przyjąć amerykańską wartość 130/80. Proszę Państwa, w ten sposób przebiegłem szybciutko tymi 9 punktami, o czym jeszcze nie powiedziałem, no o wielu rzeczach, w związku z tym zapraszam Państwa do śledzenia takiej konferencji na temat nadciśnienia tętniczego w czasach pandemii. Ona odbywa się już za tydzień, 16-17 października w Gdańsku i zapraszam Państwa na odnowioną stronę internetową Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nadciśnienietętnicze.pl, a jak Państwo są zainteresowani moim spojrzeniem, na pewno subiektywnym, na pewne kwestie związane z prewencją, to zapraszam do swoich mediów, do swojego kanału facebookowego i do swojego konta instagramowego. Tam też jest nagranych trochę filmów edukacyjnych. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę.